W dzisiejszym odcinku opowiem o kontroli celno-skarbowej. Czym jest kontrola celno-skarbowa? Kontrola ta skierowana jest przeciwko przestępstwom podatkowym i celnym, karuzelom VAT, wyłudzeniu podatku VAT, a także zorganizowanej przestępczości podatkowo-celnej. W 2019 roku organy celno-skarbowe przeprowadziły ponad 2,5 tysiąca takich kontroli. Musimy pamiętać, że kontrola celno-skarbowa jest czymś zupełnie innym niż kontrola podatkowa. Jakie są więc podstawowe różnice pomiędzy tymi kontrolami? Pierwszą taką zasadniczą różnicą jest organ, który prowadzi tę kontrolę. Kontrola podatkowa prowadzona jest przez naczelników urzędów skarbowych, natomiast kontrola celno-skarbowa prowadzona jest przez naczelników urzędów celno-skarbowych. Drugą różnicą jest zakres kontroli. Kontrola celno-skarbowa ma zdecydowanie szerszy zakres od kontroli podatkowej, ponieważ nie dotyczy wyłącznie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, ale także przepisów prawa celnego, prawa dewizowego, a także innych przepisów. Następną różnicą jest sposób wszczęcia kontroli. Obydwie kontrole wszczynane są na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, z tym, że kontrola podatkowa wszczynana jest za uprzednim doręczeniem kontrolowanemu zawiadomienia o terminie jej wszczęcia, który musi być wyznaczony co najmniej na 7 dni wcześniej. Natomiast kontrola celno-skarbowa nie przewiduje tutaj wcześniejszego doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia takiej kontroli. Kolejną różnicą jest korekta deklaracji. Przy kontroli podatkowej podatnik może skorygować deklarację w zakresie objętym kontrolą do momentu formalnego wszczęcia tej kontroli, a więc po doręczeniu mu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Natomiast przy kontroli celno-skarbowej kontrolowany ma prawo skorygować deklarację podatkową w terminie 14 dni od momentu doręczenia mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Ostatnią różnicą, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest sposób zakończenia kontroli. Kontrola podatkowa kończy się protokołem kontroli, do którego kontrolowany może złożyć zastrzeżenia, natomiast kontrola celno-skarbowa kończy się wynikiem kontroli i tutaj kontrolowany nie ma prawa złożenia zastrzeżeń do takiego wyniku kontroli. Kolejną istotną kwestią są uprawnienia organów przeprowadzających kontrolę celno-skarbową, ale także uprawnienia podmiotów, które są kontrolowane. Organy prowadzące kontrolę celno-skarbową mają szereg uprawnień. Mają oni m.in. prawo wstępu do siedziby przedsiębiorcy, mogą żądać okazania wszelkich dokumentów, a także mają prawo dokonywania oględzin, mogą przesłuchiwać świadków kontrolowanych, ale także pracowników kontrolowanych, czy też mogą pobierać próbki towarów. A podmiot kontrolowany musi umożliwić organom przeprowadzenie tych czynności kontrolnych. Natomiast ma on też szereg praw. Może on brać aktywny udział we wszelkich czynnościach kontrolnych. Ma on prawo ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował go przy takiej kontroli oraz powinien zostać zawiadomiony co najmniej na 3 dni przed terminem przesłuchania świadków w tej kontroli. W jaki sposób kontrola celno-skarbowa się kończy? Tak jak wspomniałam wcześniej, kontrola celno-skarbowa kończy się w momencie doręczenia wyniku kontroli, do którego kontrolowany nie może złożyć zastrzeżeń. Powinna ona skończyć się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia. Z tym, że organy podatkowe mogą z ważnych powodów przedłużyć termin zakończenia kontroli i w praktyce bardzo często korzystają z takiego uprawnienia.